Dzisiaj będę rozmawiał z naszym nowym zawodnikiem Pawłem Leończykiem. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Witam cię w drużynie. Dziękuję. Wszystkich witam, cieszę się również. Plotki o rozmowach jakby z klubem już trochę krążyły tutaj w Słupsku. Może tak powiesz więcej o tych rozmowach z prezesem Michałem Jankowskim i z trenerem Matasem Cyskałem-Skisem. Jak to wyglądało? Dla mnie to w sumie była szybka akcja, bo kiedy ukazała się ta informacja, że rozwiązuję umowę z Treflem Sopot, z moim poprzednim klubem, to tak naprawdę na już drugiego dnia, można powiedzieć, rozdzwoniły się telefony. No i jeden z takich telefonów był od trenera Montasa i umówiliśmy się na rozmowę. No i następnego dnia spotkaliśmy się, ta rozmowa była bardzo merytoryczna. Ustaliliśmy, znaczy Mantas mi przekazał pewne swoje spostrzeżenia, powiedział, że chciałby mnie w zespole. Po czym no, ja zacząłem bardzo poważnie brać to pod uwagę. Po czym spotkałem się z prezesem, ustaliliśmy jakieś tam warunki kontraktu. Wiadomo, to jeszcze był taki zarys tego kontraktu i myślę, że potem się wszystko potoczyło już dosyć szybko. Te szczegóły zostały tam dograne prezesa z moim agentem i wczoraj doszło do podpisania umowy, z czego się bardzo cieszę. Z trenerem Mantasem znacie się dłużej, graliście wiele lat ze sobą. Czy tak by, to nie jest pierwszy raz, że masz trenera, bo będziesz miał trenera, z którym grałeś wcześniej. Czy ta relacja się zmienia? Wiadomo, jakby jak zawodnik staje się trenerem, to troszeczkę inaczej reaguje. Ale jak się tobie funkcjonuje w takim układzie? No to tak jak wspomniałeś, to nie jest moje pierwsze doświadczenie, bo jak liczyłem tych trenerów, to już miałem zawodników, z którymi grałem i potem, którzy zostali trenerami, to już miałem kilku. Więc mam już jakieś doświadczenie w tych relacjach. Wiadomo, że ta relacja troszeczkę się zmienia, jest trochę bardziej no, taka, już nie taka mega koleżeńska jak wcześniej. Ale no tak jak wspomniałem, z Mantasem znamy się z kilku lat, graliśmy razem i ta rozmowa, którą przeprowadziliśmy, też była bardzo taka sympatyczna i tak jak wspomniałem, merytoryczna. Jak ja obserwowałem Mantasa, jak sobie radzi jako trener, no to widać było, że ma duże pojęcie o koszykówce, ale też fajnie prowadzi zespół i widać było, jak potrafi wyciągnąć ze swoich zawodników te dobre cechy, które mają i no to bardzo mi się podobało i wiedziałem, że jak podczas tej rozmowy powiedział, że on mnie chce, to też wydaje mi się i wierzę w to, że będzie potrafił ze mnie też wyciągnąć te dobre cechy i będę w stanie pomóc tej drużynie. Na pewno zna ciebie, no bo grał z tobą. No sam był też w sobie mądrym zawodnikiem, to się też przekłada gdzieś na jego warsztat trenerski. No i zna twoje dobre strony i na pewno to wyciągnie. A teraz tak naprawdę już jesteś doświadczonym zawodnikiem, więc może tak trochę wejdziesz w rolę mentora dla niektórych zawodników, gdzieś tam pokierujesz ich. No na pewno z wiekiem gdzieś to tak przychodzi, że tej pomocy tym powiedzmy młodszym czy reszcie zawodników to trzeba jakby poświęcić więcej czasu. Gdzieś tam te swoje uwagi przekazywać albo wyciągnąć tą przysłowiową pomocną dłoń. No jasne, że tak. No, mam gdzieś tam to doświadczenie z tych moich poprzednich lat, tutaj szczególnie w Sopocie, gdzie było sporo młodych zawodników i myślę, że spokojnie sobie w tym względzie dam radę, ale nie chciałbym być tylko odbierany jako ten taki doświadczony, który ma tam przekazywać uwagi, tylko traktowany jako normalny jeszcze gracz, który ma wyjść na parkiet i jakby obronić się swoimi umiejętnościami koszykarskimi. W sumie podpisałeś jako pierwszy kontrakt w naszym zespole na przyszły sezon, więc może budujemy zespół wokół ciebie jednak tym razem. Druga osiemnastka, nie druga. O to byś musiał pytać Mantasa. Nie. Wiadomo, nie chcę tam zdradzać szczegółów naszej rozmowy, o czym tam mówiliśmy, jakie tam Mantas widzi rolę powiedzmy w zespole. Wiadomo, że to też będzie gdzieś tam zależne od tego jeszcze, jak reszta składu będzie wyglądała, jakich zawodników uda się podpisać. I wydaje mi się, że patrząc przez też pryzmat, jak obserwowałem ten sezon czarnych, to tutaj no, tak naprawdę każdy z tych zawodników miał jakąś tutaj przez Mantasa przydzieloną rolę
I tak również będzie tym razem i to się sprawdzało i myślę, że teraz kwestia jest taka, żeby jeszcze więcej zebrać tych takich graczy, myślę, którzy mają trochę więcej tych umiejętności koszykarskich i żeby ten poziom zespołu jeszcze gdzieś tam podnieść i myślę, że taki będzie też cel, a tak jak wspomniałem, ja jestem bardzo zadowolony, że tu trafiłem, że byłem pierwszy. No tak się po prostu rozmowy potoczyły. Szybko to się wszystko wydarzyło i ja jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Teraz mam, można powiedzieć, wolną taką głowę i mam spokojne wakacje. No tak. Sam mówię, że śledziłeś jakby poczynania naszego zespołu wcześniej, w zeszłym sezonie. Czy są jacyś zawodnicy, z którymi chciałbyś grać jakby z tamtego zespołu albo liczyłbyś, że może zostaną na przyszły sezon i byś się z nimi dogadał? Dogadać, myślę, że bym się dogadał z każdym z tych chłopaków, a ja jako wysoki często patrzę i na graczy wysokich i na tych graczy, powiedzmy, rozgrywających, którzy potrafią gdzieś z tym wysokim współpracować i bardzo mi się podobało, jak ta współpraca wyglądała Marka Klasena z Mikołajem Witlińskim, tak? I fajnie by było, gdyby taki rozgrywający, czy Marek, czy takiego pokroju, dalej był w tym zespole, bo wydaje mi się, że jakąś nieporozumienie moglibyśmy znaleźć i przyjemnie by się z takim zawodnikiem grało. Teraz jeszcze zapytam tylko może, jeśli chcesz o tym mówić, co się stało tutaj z Treflem? Czemu rozwiązałeś kontrakt? Czy to oni chcieli rozwiązać? Co się stało? Ale to tak jak wspomniałem już wcześniej w jakichś wywiadach, ta decyzja to już tak naprawdę zapadła parę miesięcy temu i wiedziałem, że czułem, że potrzebuję takiego nowego impulsu, nowego wejścia do po prostu inne miejsce, do innej szatni, żeby jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, no, poczuć taki nowy impuls, nowy bodziec do grania i to po prostu się czuję. No, i tak, takie były moje odczucia i stąd ta decyzja. Tutaj nie ma jakiegoś tam drugiego dna, po prostu ta decyzja tak naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, ona zapadła już dawno, dawno temu i gdzieś tam te sprawy kontraktowe też i to, że Trefl podpisał szybko nowego trenera, to no, jakby skłoniły mnie do tego, żeby też poinformować klub o mojej decyzji, żeby oni też mieli jakby czystą kartę, wiedzieli na czym stoją, a ja również, żebym miał czas na znalezienie nowego pracodawcy. No i tak się stało, że Tref ma czas na budowanie zespołu, a ja szybko znalazłem nowy klub i myślę, że dwie strony są zadowolone. Ja na pewno. Szczególnie, że gdzieś jakby twoje życie osobiste się kręci wokół Słupska, bo nie szukamy się, jak tutaj mieszkasz, więc na pewno dla ciebie to jest wygodne, a my na pewno bardzo się cieszymy, że jesteś w naszym składzie. No, ja to tak też dzisiaj rozmawiałem z tutaj Radiem Gdańskim, ja to tak powiedziałem, że ja to tak odbieram, że no, można powiedzieć, wracam do domu, no bo ja dla mnie od już dobrych kilku lat Słupc jest domem i stąd jest moja żona, jej rodzina i ja odbieram Słupc jako powrót do domu, więc cieszę się bardzo, że będę mógł z domu jeździć na treningi, na mecze i będę mógł z tymi ludźmi tutaj, z kibicami przede wszystkim mieć taką styczność, nie tylko podczas spotkań, ale dużo twarzy się zna i mija się na ulicy, więc wróciłem do domu, można powiedzieć. Świetnie. Dziękuję bardzo, Paweł. Dziękuję, Patryk.